Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry ROM Total War, moi drodzy. Cieszy mnie, że aż tak przypadło wam do gustu, to znaczy pierwszy odcinek, ja sobie spowolnię troszkę myszkę, bo tutaj ona generalnie chodzi dosyć szybko. Pierwszy odcinek oczywiście był takim bardzo poglądowym odcinkiem, nie można się z nim sugerować, pewnie zaraz mnie zrzuci jeszcze do Windowsa, bo tak to zwykle gdzieś tam wygląda, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę. Dziwne, że jest takie spowolnione, pewnie dlatego, że zaraz mnie wywali do Windowsa. O właśnie, tak jak widzicie teraz, kontroler kamery, jak zwykle mi krzyczy i on niestety powoduje minimalizowanie gry, dlatego tak bardzo lubię gry w oknach, które można grać. Niestety z ROM-em tak łatwo nie będzie. Oczywiście tak, udało nam się ostatnio wygrać, to bardzo dobrze. Warto by tym szpiegiem gdzieś w tamtą stronę pójść, bo chciałbym wiedzieć, czy tutaj znajduje się wróg, czy też nie. Ostatnio zbudowaliśmy podstawowe budynki, daliśmy niski poziom podatkowy, czy robiliśmy wojsko i czy robimy wojsko. To jest pytanie za 150 punktów. Myślę, że powinienem. O właśnie, to pewnie widzicie. Spolszczenie. Wrzuciłem, słuchajcie, spolszczenie, tak jak prosiliście. Widziałem, że... O, tak jak tutaj. Widzicie, Roman Julii Village, tak? To jest tam jakieś takie pojedyncze, będą elementy anglojęzyczne, ale generalnie rzecz ujmując, będziemy mieli w większości spolszczoną grę. To powinno was ucieszyć, mam nadzieję. Zwłaszcza dla osób, które prosiły o język polski. Domyślam się, że takich osób troszkę zwykle jest, więc tak. Bierzemy sobie, przegrupowujemy wojsko. Strażą miejską nie ma co walczyć, to jest paskudna jednostka, jeżeli chodzi o walkę. Zróbmy sobie jednego gentlemana. Czy ja miałem kogoś takiego jak dyplomata? Miałem. Pytanie tylko, czy ja chcę coś zrobić z wami. Jeśli już, to mi sensownie się dogadać z Germanami, którzy są za galami. I tutaj możemy tę osadę zdobyć, bo tu jest jedna osadka taka do zdobycia, jak pamiętam. Tu jest, powinien być jej porcik. Salamis się nazywa ta osada. Sardynia. A. Czyli można dojechać Kartaginy tutaj. Ktoś w ogóle sugerował, żebym w ogóle pojechał szybciutko na Kartaginę, bo to strasznie zastępuje rozwój Scypionów. Ale to zobaczymy. Na razie oddajmy turę. Wiesz co, Galu, ja to z tobą nie chcę mieć nic wspólnego, bo ja tobie chcę wypowiedzieć wojnę i to prędką wojnę. O, widzę, że wojsko wystawiłeś. Karalis chcecie, żebym zajął. A może jednak warto było, żebym to zrobił. Tu macie dwa statki, ja mam dwa statki, czyli to będzie taka dosyć ciasna bitwa i oparta o mocne ryzyko, więc szybciutko do Aretrium wrzucimy Wojo. Zbudujemy tu jeden statek, zrobimy nową świątynię Ceres. Czemu by nie? Hajsy mi się strasznie przydadzą, a to... Nie, to nie wpłynie na hajsy, ale to wpływa na hajsy i to wpływa na hajsy. I to wpływa na hajsy. Zacznijmy od tego, to też daje wzrost populacji. Segesta, tutaj by trzeba zrobić chyba tylko... O, zacznijmy od dróg. To zawsze jest przydatna rzecz. Armitrium, tu się robisz. Dobra, to potrzebujemy wycofać jakąś część armii. Jakąś część armii wziąć. Myślę, że ten skład możemy wziąć i zapakować go na łódki. Reszta powinna się tutaj w miarę wybronić, w razie co zbierzemy wojsko i tego Lugotokrysa, Toryksa dojedziemy, gdyby coś się działo złego. Raport z budowy, sanktuarium to już wiem, w większości zbudowałem, początek jeszcze nie jest taki trudny, zatem na spokojnie. Pałac namiestnika już jest, sprawozdanie z przebiegu tury spoko, zarobiliśmy, Senat zlecił misję, Karalis, żeby zdobyć, zatem tak pewnie zrobimy i będziemy mieli tą wysepkę tutaj. Ona nam fajnie wpłynie na handel, o zapomniałem o tobie, dajmy sobie tu spację, ruch, przyspieszamy w ten sposób. O widzicie, Greek Cities na przykład jest. I tak, teraz możemy wziąć sobie generała, on nam zwiększy koszty. Kiedyś grałem tak, żeby zawsze używać tylko naturalnej swojej rodziny, ale uważam, że to nie jest głupie, zwłaszcza w początkowej fazie rozgrywki generałowie są istotni, bo generałowie często dają potężną wręcz przewagę. Zatem co, skorzystamy z tego. Mamy trzy statki, myślę, że możemy się swobodnie dropować gdzieś tu na przykład. Z tej strony spróbujmy się zdropować. Ciekawy jestem, czy ty dotrzesz w turę. Ciężko powiedzieć. Nie dotrzesz. To weźmiemy ci na statek w następnej turze, trudno. Segesta, drogi w porządku. No tak, drogi są bardzo mile widziane. Pójdźmy w tę stronę. Ok, mamy galijską armię znalezioną. I tu jest Massalia i Lugundum. Lugdunum, przepraszam. To jest Marsylia zapewne. Rekrutacja zakończona, sprawozdanie z przebiegu. Dobra, bombowo. Róbmy naturalnie Hastatich. Jako moje wojsko. Tutaj nie robimy straży miejskiej. Ona jest wręcz żenująco kiepska. Zróbmy co? Ceres? Ja na Ceres chyba grałem, tak? Wydaje mi się, że na Ceres sobie zagramy. Zróbmy sobie sanktuarium tej bogini.
I zaraz pewnie wypowiemy wojnę Galom. To będzie nie taka łatwa wojna, ale z drugiej strony nie powinna też sprawić jakichś potężnych problemów. Czy wypłyniecie tu z armią? To jest pytanie ze 100 punktów. Tak, z dwoma jednostkami, więc jeżeli się dropniecie, to możecie mi nawet pomóc w zdobyciu tego Karalis. I wy jesteście Kartaginą. Z Kartaginą ma wojnę zapewne... dyplomacja. Zapewne wy macie wojnę z Kartaginą, z Sypioni. Nie macie. To ja zaraz będę miał. Dropnęli się pod Kartaginą. To niedobrze. Teraz ja muszę zdążyć zrobić to. Spróbujmy zrobić to jakiś taki mądry drop. Tak, zaatakujmy te frakcje. I pomożemy, do ataku pomogą nam wojska pomocniczego kapitana. Chłopi i milicja miejska. Ta bitwa oczywiście nie będzie zbyt wymagająca. Będziemy mieli Gajusza Scypiona do pomocy. Czyli jednego rzymskiego dowódcę. Oczywiście z rodu Scypionów. Okej, okay. Jest nieźle. Mamy te cytaty teraz przetłumaczone. Tym razem cytat od Tacyta. Swoją drogą, śmieszny łamaniec językowy. Cytat od Tacyta. Cytat od Tacyta. O. Możecie sobie też poćwiczyć taki łamaniec językowy. Dobra, okej, okay, lecimy. Zastanawiam się, czy będzie lagować. O, możemy posłuchać przemówienia. Już? No, myślałem, że jakieś dłuższe przemówienie będzie. Nie. Tam są Scypioni. Zmieniłem sobie układ kamery na FPS-owy. Ale to chyba was nie powinno jakoś specjalnie interesować. Was bierzemy w jeden Shift 1 i was zrzucimy tak. O, może kawałeczek do tyłu. Wy będziecie Ctrl 2 od Shift 1. Zapraszam was tutaj do przodu. Wy będziecie Ctrl 3, Shift 1. Trójeczka nadjedzie mi. No właśnie, z której strony nadjedzie? Z tej strony nadjedzie. Triarii. Mój generał. Niechaj będzie, że z tej strony. I sobie rozpoczniemy bitwę na spokojnie. W ten sposób to zrobimy. Trójeczkę zaproszę tutaj. Tak, żeby mi się tutaj ustawiła i żeby wróg rozciągnął troszkę swoje siły. Zobaczymy, co też nasz scypioński znajomy będzie chciał zrobić w tej bitwie. Wysyła Hastati do ataku, to dobrze. Generała nie wysyła. Co tu masz? O właśnie, o wiem, co wam jeszcze chciałem pokazać. Zobaczycie, to jest habudowany w tym momencie, na to wygląda. Przyspieszmy sobie tempo gry. To teraz tak, kluczowym jest, żeby wykorzystać łuczników. Czyli łuczników chcemy wykorzystać do tego stopnia, że ustawimy ich tutaj. Pathfinding niestety w tej grze bywa czasami bardzo łąki. H biegamy, tak? H. Haste, ok. Spróbujmy was tu wcisnąć. Ej, mordo. Czy mogę was tu ustawić? O, mogę. Dobra. Haste. I cała reszta tych Hastati musimy się ustawić tutaj i też w biegusiu. Welici niech się też tu ustawią. Wyłącz im to wycofywanie się. Dobra, hold. Musicie podejść troszkę bliżej. Łucznicy zaczynają strzelać. A mój oddział Hastati powinien wyjść do przodu. Jak strzelacie? Oczywiście wybierzecie Fire at Will. Zaatakujcie ich. Ty zaś strzelaj w tamtych dżentelmenów. Hastati powinni sobie poradzić. Z tymi chłopami, z milicją miejską znaczy się. To otwiera nam naturalnie drogę do ataku tutaj. Z czego skrzętnie skorzystamy. I w ten sposób zrobimy atak. Następnie wyślemy te jednostki do pomocy, pomocniczego natarcia. Was podeślemy troszkę bliżej. Tak, wystrzelacie tam cały czas, chłopów. Bardzo ładnie.
Jeden oddział Hastati spokojnie powinien to utrzymać. O to się akurat nie martwię. Tu wojska lecą do ataku. Powinni zaraz wejść wojska Scypionów i wojska moje. Tak, scypiońskie wojska zaczynają wbiegać już do akcji, analogicznie jak jego generał. Więc niewykluczone, że zaraz nam się to uda zrobić. Jeżeli wypchniemy ich z centrum miasta, to... Zdobyliśmy centrum miasta, jeżeli oni się złamią, to wygrywamy grę. O, bardzo ładnie. Bo jeżeli oni by stali w centrum miasta, to to bym musiał ich dobijać do końca. A tym sposobem, zobaczcie, bardzo niewielkimi stratami. Ktoś dostał za doświadczenie? Nie, nikt nie dostał. 88, łucznicy rzymscy. Nieźle, niezłe straty. Hastati 77 utłukli. Zobaczcie, 77 kosztem 11 zabitych. No to jakoś jednostek, jak sami widzicie, milicja miejska naprawdę, naprawdę jest słabiutka. Więc jeżeli już, to używajmy właśnie Hastati. Dobra, mamy Karalis w takim razie. Czy zniewalamy, czy zabijamy? Ja zwykłem zabijać. Dlaczego zabijać? Ano dlatego, że lubię, kiedy mam spokój. Dlatego zwykłem właśnie mordować. Wypowiedziano wojnę, tak. Cartagena Greek Cities? House of Julia i Carthage. Opór nie ma sensu. Karalis wykonana pomyślnie. 1000 denarów, spoko. Aretium misja handlowa, to też spoko. Zwiększajmy system hajsowy nasz. Koszary milicji miejskiej, to zrobisz mi jednego Hastati. Tu zrób misję handlową, potem port zrobisz. Segesta, misja handlowa. Na spokojnie wszystko. Rozbudujemy się i potem zaatakujemy na Galów, myślę, że już większą siłą. Tą flotą, nie wiem, co jeszcze zrobimy. Na razie na pewno jedną turę tu zostaniemy. Nie wykluczam zrekrutowania jakichś kilku najemników tutaj, żeby pilnowali mi tej wysepki. Tutaj akurat niewiele mogę zrobić z wyłączeniem chłopów. Dobrze. Ci na szczęście się wycofali. Co ci Galowie chcą? Jeżeli prawa handlowe, to się chyba teraz zgodzę jednak. Dobra, zgódźmy się na te prawa handlowe. Póki nie mam z nimi wojny, to niechaj tak będzie i zaraz dopiero zrobimy wojnę z nimi. Sam zlecił misję. Massilia. Już. Ale to nieźle się składa, bo ja skądinąd wykorzystam sobie tę flotę. Stąd weźmiemy wszystko, zróbmy taki klawisz M, Merge. I tym sposobem zostawimy tutaj jeden tylko oddział, ten ranny. A my przegrupujemy się i popłyniemy dalej. Ta wyspa, jak ją stracę, to stracę coś. Powiedzmy, nie będzie to jakoś strasznie ciężkie dla mnie. My odpływamy tym samym. Spoko byłoby zrobić teraz pokój z Kartaginą, skoro zdobyliśmy im osadę. Aczkolwiek mogą nie być tacy chętni na to. My jedziemy zająć Massilię, czyli Marsylię oczywiście. Spróbujmy wysłać tu szpiega. O Bożeż ty mój, zablokowałem się jak głupek najgorszy. Czyli to jest dyplomata senacki. Boże, co tak pika na dworze? A, pewnie dźwigi, jak codziennie. Gdzie zgrupujemy armię, którą będziemy później... W Segeście myślę, że ją zgrupujemy. W Segeście z tym generałem. Zapraszam tam. Róbmy, tak, Hastati róbmy. Nimi w zasadzie będziemy w stanie wygrywać większość początkowych bitew. Większość, to jest słowo klucz. Kawaleria by nam się przydała, chociaż ci Equites. To jest ten jeden w miarę prosty rodzaj jednostki. Mamy drogi, pod Karalis są scypiońskie wojska. Niestety Massalia jest oblężona. To jest pewien problem, aczkolwiek w żaden sposób nie odciągnie mnie to od ataku. Scypioni z Galami przymierze? Cóż to za pomysł? Arminium, misja handlowa. Czy ja tutaj nigdy nie zrobiłem świątyni? No to wygląda. My robimy Ceres w Arminium. W Segeście niech będzie do populacji. I w Karalis drogi niech będzie misja handlowa. Bardzo ładnie. Niestety tracimy sporo hajsu, póki co. No to robimy niemałą armię. Jeszcze się nie dropnę. Jak coś, to zaatakujemy na Mediolanum tą armią. Mamy tutaj w miarę sprawny układ wojska, więc zdecydowanie go przeniesiemy z Arminium. Weź jednych tych przerzuć tu chłopców, a tych chłopców rzucaj tam. Dobrze. I to tyle na początek. Kończmy turę. Zaraz tam się powinny zacząć hajsy kończyć, bo zaczynamy dużo ich wydawać, a mało zarabiać. To jest członek rodziny. Targowisko. Teraz muszę już uważać z pieniędzmi, wiecie, bo zaczyna się robić źle. Zatem niewykluczone, że podniesiemy do normalnego poziomu podatków. Arminium. Tu bym też podniósł do normalnego, zrobił tylko port.
od portu dostanę sporo pieniędzy. Wiadomość dyplomatyczna, obwieszczenie frakcyjne. Mamy kolejnego generała. No ci generałowie zaczynają mnie kosztować mocno. Co prowadzi mnie nierozłącznie do myślenia, że powinienem zrobić atak. Jak szybko jesteście w stanie tu przedostać się? W miarę szybko. Przedostańcie się tutaj do granicy. I weźcie jeszcze jednego generała. I myślę, że tak, że zaatakujemy Galów i spróbujemy ich zająć zaraz. Ja się tu ustawię pod waszym miasteczkiem. Bo zaczyna się robić ciasno, jeśli chodzi o finanse. Sagesta przynosi zyski, Karalis niezłe zyski przynosi. Z czegoż ty aż takie zyski przynosisz? Z handlu? Nie, podatków 200. Słabe zbiory, korupcja poniekąd. To nieźle. Ciekawe, że moje najmniejsze miasteczko przynosi mi w zasadzie najlepsze zyski. Skończmy turę. Niestety armia mi sporo kosztuje. Jest to kosztowny wrzut na dupie. 900 dukatów, czyli jesteśmy poniekąd na plus. Sagesta, karczowisko, dobrze. Koszary się tu przydadzą też. Karalis, misja handlowa. Jeszcze tego nie róbmy tutaj, niczego innego. Mury tam można tylko zrobić, te podstawowe. Bardziej mi zależy na tym, żeby te prowincje, które są kluczowe, się rozwijały i przynosiły jakieś pieniądze. Tego zupełnie nie potrzebuję. Wzrost do populacji. Może wyższy poziom miasta by nieco dał. Ale myślę, że ja ustawię się raczej na granicy. Myślę, czy zbudować wieżę obserwacyjną. Ustawmy się na przejściu na wodzie. Jeżeli by nas zaatakowali, to będziemy w dobrej pozycji. Podejdźmy armią tutaj, żebyśmy mieli trochę większą wizję. Mają jeden sprzęt oblężniczy, jakąś podstawową drużynę. I tutaj też mają podstawową armię, więc ta armia powinna sobie z nimi poradzić w zupełności. Hiszpania i Kartagina walczą ze sobą. To jest bardzo dobry sygnał dla nas, wiecie? Bo oni są dosyć blisko siebie. Kartagina ma tam kolonię właśnie na wybrzeżu hiszpańskim, zatem to jest bardzo dobry znak. Finansowo jest w miarę okej. Dostaliśmy kwestora na jednym z naszych ludzi i powstał port. Okej, Massilia jest w porządku, więc zróbmy taran. Utrzymajmy oblężenie. Pytanie tylko, czy już atakujemy Galów, czy jeszcze nie. No, na razie stójmy tutaj, bądźmy po prostu wkurwiający. To oni mają ze mną problem, nie ja z nimi. Kim jesteś? Religijny, no więcej punktów życia, krwawy, łącznik. Niezłe dowodzenie masz. Czyli szybko się nie złamiesz, jeżeli ci nie dobijemy szybciutko. Barbarzyńska jazda, drużyna, w porządku. Raczej z Galami nie powinniśmy mieć problemu, oni są kiepską frakcją. Brytania będzie trudniejszym dopiero jakby oponentem według mnie. Pójdźmy w tamtą stronę. Te osady moglibyśmy jeszcze zająć. One zwykle w sferze Brutusów, jeśli chodzi o powiedzmy zakresy. Drogi mi zwiększą mocno handel. Mocno. Jakoś. Rolnictwo gromadne, brukowane drogi. Czy ty masz jakiegoś budowniczego, że to tanie budujesz? 960. Pokaż, co ty masz. Doskonały administrator. Poprawia porządek, bardzo prężny. 10% kosztów redukcji. Kreślasz 10%. No nie, no ten jest fajny. Ten Lucius Julius. Bardzo przyzwoity dowódca. Skorzystajmy z tego, zbudujemy drogi. Pytanie, czego czeka. Ojojoj. Bo mamy po mieście w takim razie. O ile flota ich nie pomoże, to ja raczej to przegram. I to miasto idzie mi do kosza. Trochę szkoda, bo przynosiło fajne zyski. Nie pilnowałem tamtego obszaru. Trochę na własne życzenie. Dostałem po głowie. Pytanie, czy pobiliście ich flotę? No ja ich armii tu nie widzę nigdzie. Dobra, przeprowadźmy oblężenie. Pytanie, jak silne jest tutaj wojsko wroga. Jest trochę ciężko zbroi milicji. To jest rodzaj falangi, która jest dosyć uciążliwa w walce w mieście, ale jeżeli się ich odpowiednio wymanewruje, to powinno być w porządku. Ja też na początek staram się więcej tych bitew rozgrywać. Później będę sobie pozwalał na autowalki już. Póki jest początek let's play, uważam, że tych walk chciałbym wam troszkę pokazać. Zatem mówię, na razie nawet te głupawe walki, które mogą się wydawać, chciałbym po prostu pokazać mniej więcej wojsko. O, zobaczmy. Kiepski z ciebie mówca. Myślałem, że coś więcej powiesz. Twoja droga, to jest bardzo ciekawe, bo tutaj perki generała przekładają się na to, co generał mówi, wiecie? To jest generalnie strasznie fajny, nie wiem, feature, tak można by to ładnie nazwać. Ty i ty będziecie... Moja grupa 1. Wy klasycznie grupa ucznicza będziecie grupą
Tutaj, no i naturalnie grupa wsparcia 3, czyli ustawmy was tutaj. W ten sposób może. I rozpoczniemy bitwę. Wyślimy nasz ram. Bardzo ładnie. Wyjdziecie do tyłu za nimi. Reszta Hastati też powinna podejść tutaj. No i trójeczka, no w dużej mierze też się powinna tutaj wlać z tej strony. Przyspieszmy troszkę grę. Wam zależy w dużej mierze na tym, żebyście ostrzelali... poproszę. Mi zależy na tym, żebyście ostrzelali tę ciężko zbrojną grupę woja. Zmniejszmy tempo. Brama powinna pęknąć za moment. Niestety tu jest kiepsko, będzie z manewrowaniem w tym mieście. Poślijmy więcej Hastati do przodu. Chodźcie tu bliżej. O Jezus Maria, odgrupowałem ich. Proszę strzelać wedle uznania i wy tak samo. Poleciały pila. Poleciały łuki pierwsze. Pila pofrunęły. Przejmijmy tę część miasta. Tak, żebym mógł zacząć się rozciągać moimi wojskami. Tych dwóch żołnierzy zapraszam tu. Musimy co nieco oflankować. Tu mają jakąś świątynkę Ateny. Mordować to. Kogoś tam straciliśmy, aczkolwiek nie są to duże straty. Proszę szybsze tempo. Ty, generale, pojedziesz tędy, następnie tędy. Podobno rzecz się ma z wami. Pójdziecie tędy, a potem tam. I zrobicie to na przyspieszonym tempie. Proszę się wstrzymać. A ich milicja nie powinna stanowić jakiegoś potężnego problemu dla nas. Dobra, Hastati już przechodzą. Generał, mi zależy na generale. Najbardziej. Niestety brama jak zwykle ma swoją przepustowość, która jest poniekąd ograniczona. Zapraszam tędy. Możecie już iść na spokojnie. Chłopcy, ustawcie się tu. Dobra, ha. Maszerujcie, maszerujcie. Te wojska Hastati już się widzę, że przegrupowują. To dobrze. Przegrupowują, przepraszam. Może w ten sposób. I ten pluton niech będzie takim, powiedzmy, pomocniczym. Wróć go do tej grupy, proszę. I wszystkie moje wojska poproszę na H. Kiedyś się zawsze biegało R-ką i po prostu to mnie zawsze myli. O, ktoś atakuje. Łucznicy zaczynają strzelać. Welici powinni się też tu poniekąd zbliżyć. Może was tutaj wcisnę jakoś? No, wcisnę was tutaj. Triari lecą. Triari muszą zająć tu pozycję. Kawaleria musi zająć tu pozycję. O, znowu ktoś przegrał. Pila polecą. Niestety trochę szkoda, że marnujemy te pila na dosyć kiepskie jednostki. Z drugiej strony, te kiepskie jednostki też potrafią zrobić krzywdę, więc... A, Jezu. Próbuję prawym przyciskiem, wiecie, dać im rozkaz. W ten sposób. Tu jednostki są już na pozycjach. Proszę iść porzucać w tych. Proszę iść porzucać w tych. Niestety z tym generałem będę miał trochę problemu.
Make haste, moi drodzy. Tak, z falangą się trochę napieprzymy. Powinniśmy sobie poradzić, jeżeli teraz wykonamy dobre uderzenie w nim. Niestety zostaliśmy złapani w walce wręcz. Trochę tego nie chciałem robić, ale... Dobra, wycofajmy generała, nie chciałbym straty tutaj. Na tym polu. Na szczęście mocno ich łamiemy. Biegusiem. Spróbuj ich oflankować. Jak wam się uda przebiec tutaj, to będzie dobrze. Niestety Pathfinder, jak widzicie, jest jaki jest. Ciężko z nim coś mądrzejszego zrobić. Łucznicy, proszę wstrzymać ostrzał. Bo chyba się więcej sam ostrzelałem, niż oni mi zrobili. Na to wygląda, że więcej to ja sobie friendly fire'a zrobiłem. Na szczęście ta włócznicza milicja jest dosyć kiepska. Tu macie w miarę pewne zwycięstwo. Ha. I ta sama rzecz ma się do Triarii. Zapraszam do wejścia tutaj. Dobra, wygląda na to, że ich wymordujemy tutaj w miarę sprawnie. O, generał im padł. Niestety ich wojska się dosyć nieźle tu przegrupowały. Aczkolwiek nie ma takich rzeczy, których by Rzym z Karmie nie potrafiła zrobić. Zwłaszcza kiedy otoczyliśmy ich falangę. Więc powinniśmy już to w miarę sprawnie sobie poradzić tutaj. Niestety na razie ich mocno spychamy. Nie zadajemy aż tylu obrażeń, ile bym chciał. Ale to jest moment, żebyśmy sobie przyspieszyli grę. ...71 zabitych. O, generał dostał nawet doświadczenie. Tak, wydaje mi się, że najwięcej to moi łucznicy zadaje strat sami sobie. To jest spory problem z tymi łucznikami. Ja też nie przypilnowałem ich. To mój błąd. Mój błąd, więc przepraszam. Pewnie niepotrzebny. No, mają Masilię. Ja bym zagrabił z tej przyczyny. A, Sanktuarium Ateny naturalnie mnie zupełnie nie interesuje. Naprawimy sobie i budujemy świątynię Ceres. Potem zrobimy drogę. Bo chciałbym mieć tutaj trochę szybsze przejście w tym sektorze. Galia Przedalpejska tutaj już jest. Okej, dobrze. Dobrze wiedzieć. Pójdźmy w tamtą stronę. Chciałbym wiedzieć, jak daleko sięgają wasze granice. To jest Akwitania cały czas, czyli to jest inny region, jeszcze inny region. Moglibyśmy się wryć tutaj, w tym miejsce. Opór nie ma sensu. 5000 denarów, widzicie? Jak się naszą ekonomię rozbujamy zaraz? Aretium. No to jak mamy pieniądze, to oczywiście pieniądze lubią się ruszać. Zatem nie czekajmy, tylko od razu montujmy je do osad. Tu chciałbym na pewno murek, chociaż podstawowy. Podobna rzecz ma się tutaj w Karalis, że też bym chciał chociaż podstawowy murek. Tak, żeby móc się utrzymać. Libieum jest oblegane. Czyli Libaeum. Liliabeum. Język polski, trudny język. Na szczęście Scypioni już walczą, widzę, że z Kartaginą tutaj. Pytanie, jak Grecy jeszcze zareagują na to, bo Grecy mogą się teraz tutaj wryć. No ten system trójkowy na ich wyspie, na Sycylii jest zawsze zabawny. Ale myślę, że mamy całkiem ciekawą pozycję następnego odcinka. Możemy zaatakować tutaj szybko Galię teraz, Galię Przedalpejską, tak to się chyba nazywa, Przedalpejską dokładnie, i Wenecję, co pewnie zrobimy, albo możecie też napisać, jak sądzicie, co powinienem zrobić i tak dalej. Ja pewnie dzisiaj, po dzisiejszych komentarzach pewnie będę sporo, troszkę do przodu będę musiał nagrać, bo też chciałem się do wtorku nagrać, nie wiem do końca na ile zostanę na weekendzie majowym, do rodziny sobie jadę na parę dni. Więc dam wam znać pewnie w którymś odcinku. Ja pamiętam, co byście wy, a to był Rom Total War, a my mam nadzieję widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się ciepło, pa pa!